Dzień dobry. Pora na podsumowanie 24 Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie Igrzyska, które przez wiele mediów na świecie zostały ogłoszone jako, określone jako jedne z najbardziej haniebnych Igrzysk Olimpijskich w historii sportu. Samo przyznanie organizacji Chinom, Pekinowi, budziło spore kontrowersje, ale utrzymanie tej decyzji. W świetle tego, w świetle skali prześladowań w mniejszości etnicznych w Chinach, praktyk wobec, wobec Ujgurów, to też wielu ludzi w ostatnich dniach, w tych dniach organizacji tych igrzysk, w obliczu tych igrzysk dowiedziało się o tym, jakie są praktyki stosowane wobec mniejszości etnicznych, wobec Ujgurów, yy, są stosowane w Chinach. Także kontrowersja, skandal, hańba. I dlatego też ja umieściłem jakiś czas temu shorta, w którym postulowałem coś takiego, żeby zorganizować jak najszybciej następne Igrzyska Olimpijskie, żeby były to Igrzyska w Szwecji. Szwecja starała się o Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku i myślę, że to byłaby świetna sprawa, żeby jakaś zmazać to, co się wydarzyło, żeby jak najszybciej już za dwa lata były następne Igrzyska Olimpijskie. Nie muszą być one tylko w jednym kraju, nie muszą być one tylko w Szwecji, natomiast mogły być także w innych krajach. Natomiast na pewno następne Igrzyska Olimpijskie, na pewno Igrzyska Olimpijskie za 4 lata odbędą się już we Włoszech. Także Tutaj warto też zwrócić uwagę na to, jak traktowano sportowców. Fatalna organizacja tych igrzysk. Sportowcy przetrzymywani w zimnych pokojach, w zimnych pokojach, gdzie było kilkanaście stopni, często dwanaście stopni, gdzie łaziły po łóżkach karaluchy, gdzie sportowcy dostawali do jedzenia jakiś tłuszcz, jakieś rzeczy, po prostu których nie dawał się zjeść. Wygłodzeni sportowcy w końcu te rzeczy jedli. Takie były relacje sportowców z różnych krajów przetrzymywanych przez Chińczyków. I tutaj, jeżeli niedawno krytykowałem Roberta Lewandowskiego, to tutaj jak najbardziej muszę pochwalić Roberta Lewandowskiego za to, że niedługo po tych igrzyskach olimpijskich zerwał współpracę z jedną z firm chińskich produkujących sprzęt elektroniczny. Już wcześniej zrobił to Antoine Griezmann kilka lat temu, także tutaj czapki z głów i naprawdę świetna decyzja. Natomiast jak sportowo prezentuje się dla nas Prezentowały się dla nas te igrzyska olimpijskie, tu nie było tak źle, co prawda jeden brązowy medal Dawida Kubackiego, to na pierwszy rzut oka wydaje się dużo słabszy rezultat niż, niż rezultat naszych sportowców Pjongczang, Sochi czy Vancouver, ale też warto zwrócić uwagę, że Piotrowi Michalskiemu zabrakło ułamków sekund do dwóch medali. Także łyżwiarze szybcy, jeżeli mogli się już pokazać, to się pokazywali z dobrej strony. Nasza największa nadzieja medalowa Natalia Maliszewska została niedopuszczona do startów. Niedopuszczona do startu w swojej koronnej konkurencji na 500 metrów. Także tutaj, sportowo, na ile nasi sportowcy mogli się pokazać, to pokazywali się bardzo, z bardzo dobrej strony. No i też tutaj myślę, że, że jeśli chodzi o sportowy aspekt dla nas tych igrzysk, to było. Lepiej niż by to wynikało z, z tego, co jest na papierze, na tablicy, na tabeli medalowej. Z drugiej jednak strony, tutaj warto powiedzieć, że yy, dla, ci sportowcy, którzy odnieśli sukces, dobrze nato natomiast pocieszenie dla tych sportowców, którzy nie odnieśli tutaj sukcesu, co to było za wydarzenie sportowe, także poczekajmy na wydarzenia sportowe, które będą organizowane w normalny sposób. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.